Hej, hej, z tej strony Wazi. Dzisiaj będzie bardzo króciutki filmik na temat tego, czym jest wizytówka seta i jak ją możemy zdobyć. Zapewne jedna osoba z Was już o tym małym takim glitchu, albo tam evencie ukrytym wie. Yy, wizytówkę seta możemy uzyskać według licznych informacji poprzez zdobycie first blodów w różnych trybach, czyli po prostu zrobimy first blooda, otrzymujemy jeden punkt, musimy zrobić 10 first bloodów w pierwszej krwi i po zdobyciu 10 punktów po grze otrzymujemy po prostu tą kartę set scaling card. No, karta jest w chwili obecnej no nie do otwarcia ale cały czas ją możemy zdobyć poprzez nabijanie tych punktów pierwszej chwili, no info y było już jakiś czas temu, no jak nie dłuższy czas temu, no przed świętami ujawnione przykładowo na takich stronach jak How to Play, gdzie się dowiadujemy również tego, iż turecki support odpisał jednej osobie na ten temat, co się znajduje w tej wizytówce. Były do mniemania po prostu, że ta wizytówka ma zawierać w sobie coś takiego jak jakąś tam unikatową chromę do seta. Emotkę do wyboru albo po prostu bohatera. No i tutaj, yy, według tego postu, osoby, która zadała pytanie do supportu, yy, wsparcie Riotu odpisało. No niestety nie jest to ani po angielsku, ani po polsku, ale ktoś to przetłumaczył i było to nawet yy, opisane jakieś. 5 dni temu iż yy, po prostu wizytówka, którą otrzymujemy to będzie kolejny darm darmowy bohater czyli po prostu za tą wizytówkę no, otrzymamy seta tak brzmi ta odpowiedź z supportu no nie dam sobie głowy uciąć że na pewno tak będzie no bo Riot nieraz zmieniał różne rzeczy Później się okaże, że to jakaś chroma, po prostu będzie albo emotka, a może po prostu no, będzie tak jak tutaj odpisał ten support turecki. Jak jesteście zainteresowani, to was odeślę do tego postu na stronie How to Play, będzie tam poniżej w opisie. No i to by było na tyle: no, wystarczy nabić po prostu 10 Filsbodów. I otrzymujemy wizytówkę po grze do nowego bohatera prawdopodobnie, który nam się odblokuje 14 stycznia. Jeśli filmik Wam się podobał, jeśli chcecie tam słyszeć o kolejnych takich nowościach, innowacjach, openingach, to zapraszam do lajkowania, do subskrybowania i zapraszam Was na kolejne moje produkcje. Tak więc do usłyszenia. Hej.